Hej wszystkim, tutaj znowu vlog Pionierek. Dzisiaj witam was z Bytomia, z występu charytatywnego z Chrapem i TVN24. Jestem aktualnie w łazience w szatni. Za chwilę wyjdę do szatni i wam pokażę, co tam się dzieje, ale na razie jest duże zamieszanie, dziewczyny się malują, przygotowują. Za chwilę mamy trening, a po treningu zaczyna się mecz, który będzie jak zawsze z naszym udziałem. Mam przygotowane dużo atrakcji, także czekajcie, wszystko będzie tutaj nagrane. Pokażę wam pokrótce, co tutaj się dzieje. Tutaj dziewczyny się przygotowują do wyjścia. Taką bardzo ładną mamy szatnię, dużo miejsca na dużo dziewczyn i na duże wydarzenie. Także na razie tyle, ja się przygotowuję, bo zaraz zaczynamy trening. Trochę nielegalnie nagrywam, bo zaczynamy trening of ice. Mamy taką salę w ogóle, wow, na lodowisku jest jeszcze sala. Dobra, ja kończę, bo mam trening. Właśnie weszłyśmy na tafle, wszystkie się rozjeżdżamy. Nie wiem, co mogę wam jeszcze powiedzieć. Jesteśmy gotowe na dzisiejszy mecz. Teraz mamy ostatnie generalne próby i później zaczynamy całe show. Lodowisko mniejsze niż nasze, ale wiecie, to nie znaczy, że gorsze. I myślę, że publiczność się zbierze. Mam nadzieję, że będzie równie świetnie jak na Chrapie w Tychach i jak na Chrapie w Katowicach. I będzie na tyle, jak uczyć ten trening. Do zobaczenia! Ponieważ muszę ćwiczyć gag.
zaczyna się mecz. Były już pierwsze segmenty. Świetne. Coś innego? Ja tutaj czekam na swój gag. Bo jestem policjantką dzisiaj. Nie tylko, ale to będę was informować na bieżąco. Strasznie głośno jest. Wchodzą ratowniczki. Zaraz wszystko wam pokażę, tylko wiecie, zamieszanie, dajcie mi sekundę. Bo i wjechał słoneczny patrol, zaraz wszystko będzie na filmiku, myślę. Patrzcie. Co mogę wam jeszcze powiedzieć? Atmosfera jest świetna. Nie jestem w ogóle zestresowana. Jest dobrze. Tutaj fani, jak widać, wszyscy dla nas przyjechali. Wiadomo, coś się dzieje. Poczekajcie. No dobrze. Tyle wystarczy, żeby zobaczyć więcej, musieli przyjechać.
pielęgniarki. Ja mam straszną zadyszkę, bo latam tutaj. Właśnie się przebrałam, znowu jestem policjantką. Może trochę szybko mówię, ale wiecie, zaraz muszę wjechać, więc w czasie muszę się wyrobić, wiecie. Dobra, i to by było tyle, do zobaczenia. Dziewczyny, tutaj szybka rozgrzewka leci i zaczynamy. Po Queenie, co jeszcze? Co jeszcze? Jeszcze jest Gat Lisowską i oczywiście policjantki, więc znowu będę musiała się przebierać. Ale mam już wprawę po dzisiejszych 10 przebiórkach. Czy coś jeszcze powiedzieć? Myślę, że wszystko wiecie. Jak wyjdziemy sobie tam przy lodzie, to może jeszcze wydam wam znać, czy coś jeszcze masz do powiedzenia? Nie. wyglądamy jak żółwie. Żółwie? Nie, to są właśnie te wojownicze żółwie ninja. Patrzcie, tylko że wszystkie różowe. Myślę, że bardzo ładnie. Tutaj dokończę mówić. Co mam wam powiedzieć? Że jest super zabawa i atmosfera. Lecę teraz dokończyć policjantki. Na koniec będą jeszcze jakieś przebitki z artystami. I tyle. Nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem strasznie zmęczona. Zaraz mi odpadną nogi. Nie wiem, od ilu godzin jestem w łyżwach, ale to już jest za długo. Consider it a challenge.